się, spokojnie śpi. Los da nam jeszcze szansę, więc dalej żyj. Młody chłopak żyjący w świecie bez perspektyw, patrzy na to wszystko przez swój własny obiektyw. Nie dostrzega dobrych rzeczy, bo go nie spotykają. Patrzy jak najbliższy z dnia na dzień. Umierają, brakuje mu siły, żeby dalej egzystować. Musiał niedawno własnego ojca pochować. Matka zaczęła ćpać i nie ma jej w domu. Wszyscy muszą się bać, nic nie mówiąc nikomu. Brat zginął na wojnie, to był największy szok. Trumna owinięta flagą i ten przerażony wzrok. Biedny chłopak został sam przeciw temu światu. Zawsze gdy go coś trafiło, to wyżalał się bratu. Teraz nie ma osoby, do której mógłby się zwrócić. Szuka pocieszenia w wódce, by te myki skrócić. Nie wie po co ma żyć, nie opuszcza pokoju. Skoro jego smutny los narobił już tyle gnoju. Zawsze zalany w trupa, taki jest już tego czar. Pewien końca swego życia idzie dalej przed siebie. Wszyscy ludzie patrzą z byka na człowieka w potrzebie. Został napadnięty i pobity, rozbita skroń. Nie ma nikogo, kto wyciągnie pomocną dłoń. Zakrwawiony leży w błocie i patrzy w słońce. Wyciągnął już pistolet, to miało być końcem. Nagle patrzył do tych na swej twarzy. To była ona, niczym anioł stróż, który każde zło pokona. Wytrąciła z ręki broń i kazała mu wstać. Powiedziała, że to koniec i nie ma się już bać. Zawsze pamiętajcie o tym, nigdy nie będziecie sami. Yeah.